Ja muszę przyznać, że założenia projektu znałem. Natomiast prezentacja świetna. Prezentacja, która pokazuje, że to będzie również nowoczesne podejście. Tak jak nowoczesna była prezentacja, to będzie nowoczesne podejście, które mam nadzieję i właściwie nie tyle nadzieję, co przeświadczenie, że ten program, ten projekt po prostu będzie tym, o czym mówiliśmy już co najmniej od kilkudziesięciu lat. A więc ścisła współpraca bibliotek w Polsce z Biblioteką Narodową, gdzie Biblioteka Narodowa jest i powinna być liderem wszystkich bibliotek. Od ćwierć wieku mówiliśmy o tym, by był jeden system biblioteczny w Polsce. Niestety rozeszło się to w sposób dla nas wszystkich niezrozumiały, jak to się stało, ale wiadomo było, że również dekoncentracja środków to spowodowało. Natomiast teraz jest szansa, żeby był jeden wspólny system dla wszystkich bibliotek, żeby można było korzystać właśnie z tego, co w wszystkich dużych bibliotekach będzie robione, będzie katalogowane, będzie udostępniane. Także tu jest nacisk na to, by przede wszystkim biblioteki były dla czytelnika, a nie tylko dla bibliotekarzy, jak to niektórzy nam zarzucają. I właśnie to jest największy, powiedzmy, największa korzyść z tego programu, że to jest właśnie dla czytelnika, że czytelnik będzie mógł z każdego miejsca, w każdej bibliotece przeglądać zbiory, czytać te zbiory. I to jest najważniejsze, no po prostu biblioteka będzie dostępna dla każdego we wszystkich zasobach, które są możliwe do udostępnienia w sposób cyfrowy. No pamiętajmy tu o prawie autorskim. Z projektów będą korzystać ci, którzy teraz chodzą do szkół. To przede wszystkim, ale również osoby i w moim wieku, bo ja przyznaję, bardzo dużo korzystam ze zbiorów cyfrowych. Co prawda później bardzo często to, co mam w zbiorach cyfrowych, korzystam ze zbiorów tych papierowych u siebie w bibliotece, ale jednak obserwując studentów, tych coraz dla mnie młodszych, bo oni ciągle mają 19-20 lat, ale dla mnie są co roku młodsi, to właśnie oni trochę już inaczej podchodzą do czytania. Dla mnie dalej książka jest to książka papierowa, do czytania szczególnie powieść. Dla nich są to już ten e-papier, są to zbiory cyfrowe. I jako ten, który ma im to dostarczyć, mimo że sam czytam książki papierowe przede wszystkim, robię wszystko, żeby dla nich to było dostępne. Bo najważniejszym w tym wszystkim jest czytelnictwo, nie forma, a treść. Książka cyfrowa, szczególnie książka cyfrowa dla badaczy, jest czymś nieocenionym, ponieważ nie mielibyśmy dostępu takiego, jaki mamy obecnie. Te 20-30 lat temu możliwość skorzystania ze zbiorów rękopiśmiennych, na przykład przechowywanych w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej, była praktycznie niemożliwa. Teraz po prostu wchodzimy na portal którejś z bibliotek lub wyszukiwarek i natychmiast w czasie realnym kilkunastu sekund mamy przed sobą obiekt, z którego chcielibyśmy skorzystać. Przy czym jest mnóstwo już narzędzi, które są tak zwanym born digital, które powstały już w wersji cyfrowej, nie ma wersji papierowej. I to też jest niezwykłe osiągnięcie ostatnich lat, o których, kiedy ja przychodziłem do pracy, do biblioteki, po prostu nawet nie myśleliśmy, że takie po prostu będą. I to jest niezwykła korzyść i po prostu rewolucja w podejściu do bibliotek, do czytelnika, do udostępniania danych.